Witam, ja jestem Knitek, po raz kolejny bez formy do nagrywania tej serii. A to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Maluch Racer 3, odcinek 20. Zapraszam do oglądania. I zaczynamy kolejny wyścig z udziałem naszego dzielnego Romana. Roman jak zwykle w swoim czarnym maluchu startuje z czwartej pozycji i na nie zostaje, ale od razu tutaj wyprzedza czerwonego malucha i drugiego tam malucha już jest pierwszy, wyprzedza też pierwszego malucha i trafia w ten sposób na pierwszą pozycję. Przeciwnicy zostają za nim, ale już tu niego wjeżdżają na zakręcie, gdy Roman popełnia błąd, ale od razu też zostaje zostawieni z tyłu, gdy ten tylko używa nitro. Jak widać, Roman nie daje za wygraną i wyrzuca wszystkich, którzy wejdą mu w drogę. Przeciwnicy są dopiero na zakręcie, a on już przymierza się do następnego. O! Gdzieś tu zawadził jakiś krawężnik razem z lampą, no i czerwony maluch go wyprzedza. Ponownie zawadza, czerwony maluch już jest malutki tam z przodu, ale Roman go szybko dogoni, jak to Roman. Tutaj przyspiesza, przeciwnicy we dwóch tam się gdzieś gnieżdżą z tyłu. Zbliżają się właśnie do Romana, który teraz uderzał wszystkie płoty, nie wiadomo dlaczego. Czerwony maluch nadal tam ucieka z przodu. Roman teraz na drugiej pozycji będzie próbował tutaj coś zdziałać, ale czy mu się to uda, zaraz się przekonamy. Póki co nie wygląda to najlepiej. Przewaga czerwonego malucha nad Romanem się nie zmniejsza, ale Roman właśnie w tej chwili zmniejszył ten dystans i jest zaraz za czerwonym maluchem, w którego wjeżdża i wyrzuca go z trasy. Wow. No i czerwony maluch został wyrzucony, a przeciwnicy... Ale dołączył chyba do swoich współpracowników, można by tak powiedzieć, bo wraz z nimi będzie przegrywał. Ach, ach, ach. No, ale Roman ponownie wjeżdża w ten sam krawężnik, co w poprzednim okrążeniu. I w ten sposób traci troszeczkę przewagi, ale od razu ją odrabia. Przeciwnicy wlekł się tam za nim, ale coś nie mogą za bardzo, nie udaje im się cokolwiek zdziałać, pomimo tego, że Roman o wszystko zawadza, od wszystkiego się odbija, traci prędkość na każdym możliwym miejscu i pomimo tego... Mimo to jego pozycja nie ulega zmianie, nadal jest pierwszy i nawet zwiększa dystans do przeciwników. Tutaj był taki dziwny zakręt, który ściął, choć nie powinien, ale na szczęście nic się nie stało złego. No i nadal jest pierwszy. Przeciwnicy już są dość daleko za nim. Z tyłu już wątpię, żeby cokolwiek wpłynęło na wynik, na rezultat, na pensję Romana. Na wypłatę. No, przeciwnicy troszeczkę zmniejszyli dystans, ale Roman już jest na drodze ku mecie, już się bardzo dobrze... I zaraz będzie koniec. No i jest na pozycji pierwszej, jak widać. A przeciwnicy są dość daleko z tyłu. No i teraz nawet już się za bardzo tutaj nie stara, bo widać na prostej drodze wjeżdża w jakieś te przeszkody. Ostatnie zakręty i zwycięstwo. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do usłyszenia.